Mamo, ty zachowujesz się jak mucha w słoiku. Mucha wpadnie do słoika, zrobi tak pum, 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 pum. Pełne bycie w tu i teraz. Jak być dobrym dla siebie, jak być uważnym. Nigdy nie uzyskasz pełnej szczęśliwości, jeśli będziesz żyła życiem innym, a nie swoim. Jak zacząć być dobrym dla siebie, powiedz mi. Krokiem do szczęśliwości jest poznanie siebie przede wszystkim i właśnie ta uważność nam to pozwala. Wam życzę ogromu miłości do siebie samych. Jak być dobrym dla siebie, jak być uważnym dla siebie i dla otoczenia i co to oznacza uważność, bo może nam się tylko wydaje, że my rozumiemy to pojęcie. Jest dzisiaj z nami przemiła, przeciepła i przesympatyczna trenerka mentalna Kinga Clayment. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystkim. Kinga jak zwykle jest w kobaltach, czyli w ultramarynie, uwielbia ten kolor i ja ją rozumiem. Ja też bardzo ten kolor lubię, Kingo. Tak, jest bardzo energetyczny, więc polecam. Fajny, super, taki atramentowy. Dobrze. Kingo, jest teraz bardzo modne. Modne, powiedzmy jasno. Takie pojęcie pod tytułem mindfulness, po polsku zwane uważnością. Mhm. Ty dużo o tym mówisz na swoich warsztatach, na spotkaniach. To powiedz nam najpierw, co to jest w ogóle ta uważność w takim kontekście podejścia do życia, a nie wiesz, nie potknięcia się, jak się zupę niesie, prawda? Co to jest ta uważność taka wiesz, głębsza? To jest tak zwane pełne bycie w tu i teraz. I samo słowo mindfulness, ono trochę jest źle przetłumaczone na język polski, bo nie ma takiego wyrazu, który by to dokładnie określił, ale to jest pełen umysł, można to tak powiedzieć. I pełna świadomość, pełna tak? Świadomość, tak. Pełna świadomość tego, w czym jesteśmy na chwilę obecną. Bo bardzo często ludzie są w przeszłości lub przyszłości. I albo myślą o przeszłości, o tym, co było kiedyś, albo o tym, co się wydarzy. I to jeszcze martwią się tym, co będzie. Wcale nie wiadomo, czy to się wydarzy, ale już się tym martwią. Tak, budując takie niewspierające czarne myśli, które, jak ja to nazywam, są w większości nigdy nie spełniającą się odpowiednio. I tak właśnie jest. I przez to, że jesteśmy w tej przyszłości albo w przeszłości, nie mamy uważności na tu i teraz, co jest oczywiście najważniejsze, bo my żyjemy tu i teraz. Nie ma wczoraj, nie ma jeszcze jutro. Wczoraj nie wróci, a jutro nie wiadomo, czy będzie. Tak, jak najbardziej. Więc najważniejsze jest to, żeby być uważnym, czyli w pełnej takiej świadomości tego, co robimy dzisiaj. A tak konkretnie, no dobrze, chcę wyjść z tej mojej przeszłości, dobra, zrozumiałam, usłyszałam, nie chcę budować sobie lęków na temat przyszłości, to jak ja mam z tej teraźniejszości, słuchaj, takiej szarej, powszedniej, czerpać? Jak to zrobić? Czego tam szukać? Czym się cieszyć? O co chodzi? Ja bym zaczęła od tego może, że jeśli cokolwiek chcesz zmienić w swoim życiu, to najpierw zmień siebie. Zacznij od siebie, nie próbuj zmieniać innych, bo też ludzie mają tendencję do tego, żeby po pierwsze poszukiwać winy w innych, ale żeby bardziej interesować się życiem innych, a nie sobą. Więc w pierwszej kolejności należy zwrócić uważność na siebie. A pokochać siebie warto? Bardzo, to jest bardzo ważne. Ja właśnie mówię o trzech takich rzeczach. Miłości do siebie, szacunku do siebie i akceptacji siebie taką, jaka jestem. Tak? To są trzy najważniejsze rzeczy. I trzeba zwrócić uważność na siebie w pierwszym momencie. O właśnie. I dać sobie z okazji czas. Walentynek. Tak, z okazji walentynek ja wszystkim paniom życzę miłości do siebie przede wszystkim, bo brawo. Większość kobiet ma z tym ogromny problem. Kobiety interesują się bardziej życiem innych, a nie swoim, a tutaj w tym mindfulnessie całym chodzi o to, żeby zainteresować się sobą. My w ogóle jesteśmy... Być dobrym dla siebie, prawda? Być dobrym. My bardzo często jako babci chcemy być dobre dla wszystkich, a jak widzę na ulicy nawet, po prostu na ulicy, nawet taką trywialną sprawę jak wygląd, to ja sobie myślę, Boże, kobieto, czemu ty jesteś dla siebie taka niedobra? Nie chodzi o to, że oceniam, czy ktoś źle wygląda, ale mam takie wrażenie, że to, jak ta kobieta wygląda, jaki ma wyraz twarzy, co ma na siebie obleczone, jest wyrazem, że ona jest dla siebie niedobra.
Jak zacząć być dobrym dla siebie, powiedz mi? Jak zacząć być? Przede wszystkim dać sobie prawo do tego, że jestem ważna, jestem wystarczająca, jestem dość i ja mogę w pełni życia korzystać w pełni korzystać z tego życia, bo to jest bardzo ważne, żeby zacząć korzystać z życia dla siebie, a nie żeby żyć życiem innych osób. I z tego, co ja zauważam, obserwując zarówno osoby z mojej rodziny, jak i moich klientów, słysząc różnego rodzaju opowieści, panie 50+, które są już chyba babciami. Czyli my, tak. Czyli panie dojrzałe, nie mają swojego życia, tylko żyją życiem innych osób, wręcz przeszkadzając innym żyć. Ich życiem. Tak, bo żyją ich życiem. I nigdy nie uzyskasz pełnej szczęśliwości, jeśli będziesz żyła życiem innym, a nie swoim. Poczekaj, wejdę ci w słowo, bo to nie oznacza, żebyśmy się bliskimi nie interesowali, prawda? Bo tu zaraz popadniemy w taką skrajność, że ja teraz mam się odizolować i nie interesować się. Interesowanie się i troskliwość o bliskich to jest coś innego niż wypełnianie swojego życia ich życiem, prawda? Tak. Ja bardzo lubię przytaczać takie powiedzenie, że jeśli chcesz być ciekawą osobą, to znaczy, jeśli chcesz otaczać się ciekawymi ludźmi, to zadbaj o to, żebyś była ciekawą osobą i żebyś miała ciekawe życie. I dzisiaj mamy bardzo dużo możliwości, żeby w pełni korzystać z tego życia i żeby mieć sens życia, bo to jest też bardzo ważne, żeby odnaleźć ten sens życia, ale nie żyjąc dla innych i życiem innych, ale swoim życiem. My jesteśmy rozpraszani różnymi bodźcami każdego dnia i nie potrafimy skupić się na najprostszych czynnościach. Tak. Na takich chwilach. Na chwilach. I tutaj chodzi o to, od czego można zacząć, to żeby się skupić na tym, w czym jestem. Na przykład jak obieram marchewkę, tak, to po prostu skupiam się na obieraniu marchewki, a nie myśleniu o tym, co u moich dzieci, albo co sąsiadka powiedziała, czy nie powiedziała, tylko jestem w uważności na obieranie marchewki. O, takie trochę to brzmi banalnie, chociaż ja muszę powiedzieć, że moja pasja do gotowania jest powszechnie znana i produkowana w naszych programach, ale dla mnie na przykład taki, wszyscy się strasznie dziwią, bo dla wielu osób gotowanie jest utrapieniem. Ja słyszę, Jezu, muszę zrobić kolację, dzwonię do mojej córki, a ona odbiera taka zirytowana i ja mówię, córko, co tam słychać? Dobra, potem robię jedzenie. I jakby widzę, że to przygotowywanie jedzenia jest dla wielu osób utrapieniem. Tak, a dla mnie jest medytacją. Mhm. Wiesz, bo ja, kiedy przygotowuję jedzenie, to jest to taki mój moment spokoju i mojej radości, że ja sprawię przyjemność za chwilę to jedzenie bliskim podając. I tak jestem strasznie tu i teraz w tym jedzeniu, że ja się bardzo przy tym gotowaniu wyciszam, uspokajam i czekam na ten moment celebracji jedzenia i wtedy jestem cała w tej nawet dwuosobowej mini biesiadzie, która czasami trwa godzinę czy półtorej. I jedzenie powinno być przygotowywane z miłością. Tak. My przekazujemy energię. Kiedyś moja klientka właśnie opowiadała mi, że za każdym razem jak jeździ do mamy swojej na obiad, to później wszyscy się źle czują. No ona się źle czuje. Okazało się, że ta mama właśnie z takim wielkim męczeństwie przygotowywała... Martyrologii! Tak. I to miało wpływ na to, że to jedzenie szkodziło wręcz uczestnikom posiłku, a nie pomagało im. Więc jedzenie bardzo związane jest z miłością, tak? I to jest ważne, żeby właśnie skupić tą swoją uważność na gotowaniu. Jak gotuję, to skupiam się na tej przyjemności, którą będziemy wspólnie mieć z tego zjedzenia, prawda? Oczywiście. A w ogóle skąd się wywodzi to podejście do rzeczywistości, jaką jest uważność? Czy doszłaś do tego, kto i kiedy na to zwrócił uwagę? Tak, w 79 roku pewien młody amerykański lekarz John Kabat-Zinn, który pracował w klinice redukcji stresu, czyli pracowali z innymi osobami
nad tym, co zrobić, żeby ludzie się tak, żeby się mniej stresowali, tak, stwierdził, że medytacja i inne praktyki, które pochodzą z Dalekiego Wschodu, bardzo pomagają właśnie w redukcji tego stresu. On sam praktykował chociażby jogę czy medytację i przedstawił swoje odkrycia współpracownikom. W roku 90, dlatego to jest nowa w ogóle sprawa, jeśli chodzi o mindfulness, wydał pierwszą książkę, w której dokładnie opisał, w jaki sposób należy postępować, żeby tą uważność mieć i żeby nie stresować się tak życiem. Dlaczego on do tego tak bardzo chciał dojść, co można zrobić, żeby ten stres zredukować? Ponieważ w większości pacjentom lekarze nie byli w stanie pomóc. Naprawdę jakiś tam mały odsetek był osób, którym pomagano. Reszta osób cały czas cierpiała, więc on poszukiwał takiego prostego rozwiązania, bo uważność nic nie kosztuje w ogóle, tak? I to nie znaczy, że ona, jakby ona jest takim trochę dzieckiem medytacji, prawda? Znaczy, nawet nie dzieckiem, bo to jest zupełnie coś innego niż medytacja. Uważność to jest takie bycie tu i teraz. Czyli jeżeli ja siedzę, gadam z tobą, jest przyjemnie, cukiernia Leszek Wiśniewski serwuje nam przepyszne ciasteczka, o, mamy kolejnego gościa przystojniaka i tak naprawdę ja muszę powiedzieć tak, że ja tu i teraz nie jestem gdzie indziej. Jestem z tobą, jestem z gośćmi, jestem z wami przede wszystkim, a to, co się dzieje w mojej głowie, jakie mam tematy do rozwiązania, przyjdą, kiedy przyjdzie na nie czas, tak? To o to chodzi. Tak, o to właśnie chodzi. Bardzo często kobiety, które przychodzą do mnie, czy na warsztaty, czy na sesje indywidualne, mają ogromny problem ze skupieniem się na sobie chociażby przez minutę, tak, bo jest wszystko ważniejsze niż to, co robią tu i teraz. I my zawsze zaczynamy od 5 minut. I jak ja im daję zadania, żeby na przykład wyszły na spacer. Daj nam. Wyjdź na spacer. To jest pierwsze zadanie, które zazwyczaj daję kobietom, żeby sama wyszła na spacer na 5 minut. Dla większości jest to coś strasznego, bo na tym spacerze to dobrze mieć albo psa, albo męża przy sobie, sąsiadkę, albo słuchawki w uszach, żeby tam coś grało. Jakiś impuls, żeby był zamiast... A tu chodzi o to, że idę na spacer i jestem w uważności na siebie, na tym spacerze. I tak samo jak piję kawę, to się rozkoszuję tą kawą i skupiam swoje myśli na tej przyjemności picia kawy tu i tak, teraz. Tak, widoku za oknem, jeśli jest miłe, czy temu, kto się tam kręci po domu, jeśli się kręci sympatyczny. To jest ten moment, takie momentum, jak to się nazywa, którego my nie łapiemy. Więc to nie ma nic wspólnego z medytacją taką, którą sobie wyobrażamy, wyobrażamy kwiat lotosu i tam tak, i tak że dalej. Siedzimy tak, i tam mamy być w bezruchu mruczymy i gdzieś tam myśli odganiać. Nie, te myśli jak najbardziej mają z nami być, ale to mają myśli być skupione na tym, czego doświadczamy w danym momencie. I super. Dzięki temu, że my skupiamy swoją uważność na tym, co odczuwamy, nawet na emocjach, które odczuwamy, my mamy zdecydowanie lepsze życie, nie jesteśmy tak zestresowane, nie odczuwamy tak bólu, bo nawet to ból prawda, jak przychodzi, to trzeba pobyć z tym bólem chwilę, zastanowić się, co mi jest, co ja czuję i bardzo często w momencie, kiedy my mamy tą uważność na to, co się dzieje w moim organizmie, ten ból odchodzi albo jest zdecydowanie lżejszy, tak? Bo my puszczamy to napięcie. I podobnie jest z emocjami, które są w nas. Jeśli skupimy uważność na tych emocjach, no to jesteśmy w stanie w ogóle zastanowić się, dlaczego one są w nas. A gdzie je położyć, na jaką półkę, prawda? Co z nimi co zrobić? Co z nimi zrobić, bo najczęściej ludzie to albo zakrzykują swoje emocje, albo gdzieś tam próbują upchać pod dywan czy do szafy. Zakrzykują różnymi rzeczami, telewizją, internetem, ciągłym szukaniem impulsów jakichś, tymi słuchawkami na spacerze, tak? Tak. Po co? To jest straszne w moim mniemaniu, że ludzie nie potrafią być sami. Nawet wchodząc do domu bardzo często załączają telewizor.
żeby ten telewizor grał, tak? No bo... Ktoś z nami tam jest, nie? Ktoś z nami tam jest i większość osób przez to nie zna siebie, a w ogóle krokiem do szczęśliwości jest poznanie siebie przede wszystkim i właśnie ta uważność nam to pozwala. Tak jest. Ja mam takie porównanie, które mi kiedyś podsunęła moja córka, którą serdecznie pozdrawiam w drodze na narty, bo jadą. Moja córka kiedyś powiedziała, bo ja jestem mało uważna, ja jestem roztrzepana i raczej mam bardziej ADHD niż taką dalajlamowską uważność. To bardziej mój partner jest uważny i wyciszony. I ona to porównała mnie, to mi się bardzo podobało to porównanie. Mamo, ty zachowujesz się jak mucha w słoiku. Czyli jak mucha wpadnie do słoika, zrobi tak pum, 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 pum od ściany do ściany. Wrzucam mnóstwo tematów, tematy niepołączone ze sobą. A teraz po tym, co ty powiedziałaś, to ja sobie jako ta mucha w słoiku usiądę na tej ściance i sobie powoli będę po tym słoiku chodzić, zamiast robić takiego pum, pum, pum. Piszcie, która z was ma syndrom muchy w słoiku. Tak, ja też kiedyś byłam muchą w słoiku. Tak? Tak. Jestem... Tak, bo też mam podobną osobowość, więc wszędzie mnie było pełno. Interesowałam się wszystkim na zewnątrz, a nie tym, co jest tu i teraz. Natomiast dzisiaj jestem uznawana za ostoję spokoju i wiele osób mówi, że przy mnie to się tak wycisza. Wszyscy moi klienci... Słuchaj, to ty nam zrobisz jakiś warsztat z tego, dobrze? Dobrze, dobrze, jak najbardziej. I ja jestem ostoją spokoju, bo ja to... przepraktykowałam, nauczyłam się, jak to się ładnie mówi. Przerobiłam i dzisiaj potrafię być w tej uważności, nawet pijąc wodę, po prostu zwykłą wodę, czy siedząc na trawie i przyglądając słuchając się... Słuchając brzęczenia bąka, słuchaj. Tak, przyglądając się, co w tej trawie piszcze. Uwielbiam na przykład spacery i to polecam też wszystkim, żeby pójść do lasu, tak zwane walking meditation sobie zrobić. Kąpiel leśna, tak. Tak, idziemy i przyglądamy się temu, co tam w, tej, w tych krzakach jest, czy na tych drzewach. I to jest cudowne ukojenie dobrze. Nasze. Kinga, słuchaj, mnie osobiście zachęciłaś do tego, żeby to moje ADHD trochę i tą muchę w słoiku uspokoić. Natomiast mam poważne pytanie. Czy dałoby się dla nas zrobić któregoś dnia taki online'owy warsztat pomagający nam, pokazujący nam pewne ćwiczenia, żeby to rozwinąć, bo dzisiaj tak już przegadałyśmy 3 minuty za długo, ale to jest bardzo ważne, bo ja myślę, że wiele z nas ma ten syndrom muchy w słoiku i tego takiego rzucania się, wiesz, od ściany do ściany, mnóstwie rzeczy. Piszcie, czy chciałybyście z tą kobiecym wydaniem Dalaj Lamy, żebyśmy miały takie spotkanie i taki warsztat zadań i ćwiczeń, dzięki którym my będziemy mogły być spokojniejsze i czerpać więcej przyjemności z życia. Tak, bo na tym życie polega, żeby być szczęśliwą osobą. Tak jest. Tutaj można się też kontaktować z Kingą, jest jej strona internetowa kingaclayment.pl, bardzo prosta. Zrobimy sobie zbiorową terapię, ale Kinga też prowadzi zajęcia indywidualne i chyba też online prowadzisz, tak, prawda? Tak, jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, kontaktujcie się z Kingą, ale ja ją tutaj zawlokę, a my tymczasem, będąc tu i teraz, przechodzimy do tematu niezwykle miłego, dziękując ci serdecznie, że przybyłaś do nas. Dziękuję bardzo, a wam życzę ogromu miłości do siebie samych.